Cześć, tu Gracz Niedzielny, a to jest 10. odcinek z cyklu Pograjmy w The Elder Scrolls 3 Morrowind. Dawnośmy w tą gierkę nie pomykali. No, dobre 2 miesiące chyba nie było żadnego nowego odcinka. Postanowiłem sobie troszeczkę ją pamięć odświeżyć, tak? pamięć odświeżyć i w związku z tym, no, zacząć wykonywać jakieś questy, tak? Tu żeśmy spali, nie wiem czy tutaj poziom zamka zabezpieczony. Dobra, a to jest Cassius Cosades, do którego żeśmy przyszli, to tak gwoli przypomnienia. Jesteśmy w Balmorze, to jest Cassius Cosades, którego żeśmy odwiedzili. Przyjął on nas do ostrzy tajnej cesarskiej służby. No i teraz będziemy pewnie dla niego jakieś zadania wykonywali. Teraz wejdę, zobaczę co on mi tutaj zaproponował. Ach, dał mi 200 sztuk złota, którymi mogę rozporządzać wedle uznania. Ponadto polecił mi wyrobić sobie dla niepoznaki wizerunek wolnego strzelca. Poradził mi dołączyć do gildii wojowników lub innej organizacji, takiej jak Gildia Magów albo Kult Tamriel, i awansować w jej szeregach, zdobywając umiejętności oraz doświadczenie. Mogę też działać samodzielnie, jeśli interesuje mi praca na własny rachunek. Co to znaczy praca na własny rachunek? Możesz, aha, Cassius Cosades powiedział, że zawsze możesz pytać o jakąś pracę, możesz polować na potwory i sprzedawać ich skóry, możesz dostarczać alchemikom składniki do ich badań, możesz polować na bandytów i przebitników, możesz plądrować ruiny, potrzebujesz tylko trochę większego doświadczenia i znajomości Morrowind. Wydawaj zarobione pieniądze na ekwipunek i trening, potem powróć tutaj z bagażem doświadczeń, a ja nie będę odczuwać takiego strachu za każdym razem, kiedy dostajesz jakieś zadanie. Okej. Okay. No cóż, ja chyba wybiorę taką ścieżkę, że będę, tak mi się wydaje, przyłączał się do różnych gildii. Już w poprzednim odcinku przyłączyłem się do gildii złodziei. No cóż, poszukamy siedziby gildii chyba wojowników, tak? W Balmorze. Tak, mogła. Strasznie wolno chodzi to nasz sam gamer. No nic, będzie się troszeczkę męczył. Ale... Ej, co żeś się zaciął? Trochę się będzie męczył, ale jest szansa, że... jakaś rzeka płynąca tutaj przez... Wiele mostów tutaj jest. Co tu mamy? Co to jest? Lombard. Ralasa Nidhoi. Lombard Ralasa Nidhoi. A... krawiec. No, może mi coś pewnie uszyć. I to są cechy rzemieślnicze. O, tutaj jest coś ciekawego. Płatnierz. Aha, on zbroję z kolei wykonuje pewnie. O, Gildia Magów. To wiem, gdzie jest Gildia Magów, jak ona jest zaznaczona. W ten sposób, dziwnie trochę. Tutaj, a tu jest zaznaczenie Gildia Magów. Witaj, obywatelu, jestem Hedwil. Witaj w mieście Balmora. W mieście tym rządzi ród Hlalu, ale zachowujemy też tu też jak lojalni obywateli do cesarstwa. Czym ci mogę służyć? O, Bakola Klocius. Aha, to o niego to... Przepraszam, ja będę sobie przypominał... A, coś o Forcie Księżycowym pamiętam było. Fort Księżycowy to granizon i tak dalej, i tak dalej. O, Gildia Wojowników w Balmorze.
Jeśli stoisz na zachód od rzeki Odaj i patrzysz w kierunku budynku, jaki zajmuje świątynia, to gildia wojowników znajduje się po twojej prawej, mniej więcej w połowie drogi. Zawsze szukaj chętnych do służby. Zawsze szukają chętnych do służby. Jeśli myślisz o przystąpieniu do nich, to poszukaj babki imieniem Edis Płonące Oko, miejscowej sekretarz gildii. O rany. No chyba skończę z nią gadkę. Zachód. Jak tutaj jesteśmy z... Świat. Tu jest północ. Czyli tu stoję na zachód. Tu stoję na zachód. O, gildia wojowników. To gdzieś tutaj. Proszę bardzo. Gildia magów, gildia wojowników. Ja jestem tu. To gdzieś tutaj muszę ich szukać. Pewnie na górze są. Na pierwszym piętrze. Ej, no kurde, co ty się tak czepiasz tych... O, jest gildia wojowników. No to wejdźmy. A, no i tej laski szukamy, tak? Edis Płonące Oko. Co powiesz? No mów, Sungamer, czego chcesz? Przychodzisz, by dołączyć do gildii wojowników? Dołączyć do gildii wojowników? Wyglądasz na osobę, która potrafi się o siebie zatroszczyć. Zanim się cię zapiszę, może chcesz rzucić okiem na nasz kodeks. Czy też wolisz wstąpić w nasze szeregi natychmiast? Nie, no nie będę czytał statusu. Możecie na mnie liczyć. Gildia wojowników wita w swoich szeregach. Od teraz będę cię zwać Zrzeszony Sungamer. Gildii wojowników praca jest ciężka, ale jeśli będziesz wykonywać rozkazy, z pewnością sobie poradzisz. Jeśli stwierdzisz, że zasługujesz na awans, zwróć się do mnie w tej sprawie. O, rozkazy, jakie masz dla mnie. To bardzo proste zlecenie. Chodzi o wytępienie zarazy, którą roznosi szczur jaskiniowy. Nie powinno sprawić ci to większych problemów. Szczur jaskiniowy. A, idź do domu. Drarain Thela, znajdziesz go w wschodniej stronie rzeki, która przecina miejscowość Balmora. Spytaj się jej, skąd biorą się szczury. Zabij jej i odbierz zapłatę. Po wszystkim zgłoś się do mnie. Okej. No dobra, mamy pierwsze zadanie do wykonania. W gildii wojowników. Na gildii wojowników. Drarainę Telas. Drarainę Telas w wschodniej części Balmory. No cóż, to wracamy z powrotem. Drarainę Telas, żebym zapamiętał. To imię. O, co ja na balkon wyszedłem? A nie chciałem tu wychodzić. Poszli, więc. Co jest? Tutaj jest wyjście. Ach, sam wymerzę. Dobra. Wracamy z powrotem do wschodniej. O, a kto to jest? Speak, traveler. Nie będę z tym na razie gadał. Pędzę. O kurde, ale brzydzą. Make it quick, Nord. Strażnik lalał. Dobra. Ja pędzę do wschodniej części Balmory. Mam dla spelu. O! No proszę, od razu, Drarainę Telas. Wchodzimy do laski. Miejsce z żółtego, ona jest tutaj, a jest, bidula. Okej, pogadam z nią. Czy przysłali cię w sprawie szczurów jaskiniowych? To szczury są tak denerwujące. Boję się, że wyżrą mi wszystkie poduszki. Lubisz poduszki, prawda, Sungamer? Jednego udało mi się zamknąć tutaj, w sypialni. Dwa buszują w składziku na górze. Moje biedne poduszki, oto klucz do składziku, jest...
Jest tych bestii co najmniej trzy. Mam nadzieję, że zdoła się jeszcze dorwać do moich kochanych poduszek. Jeszcze nie zdołały się dorwać do moich kochanych poduszeczek. No dobra. Spojrzymy w zapis dziennika. Zamknięty sypialnia, nic więcej. Dała mi klucz do otwarcia. Dobra. Czyżby to jest dalsza część jego jej domu? Bo to chyba taka jedna izba, izdebka. Drzwi, dobra, czyli wchodzimy do dalszej. A jest! Ej, ej, ej! O rany! O rany, o rany, o rany, o rany. Dostawcy nie. Choroba. Co on tutaj ma? Mięso szczura. Weź wszystko. Dobra. Mięso szczura wziąłem. No jak tam poduszki się mają? Chyba nieźle. Ale z poduszek ich okradać i okradać nie będę. Schowam broń, żeby mnie strażnicy nie zaskoczyli. A ja muszę się chyba tam udać, na górę, tak? Tak, to jest chyba wejście z tej czy z tej strony jest wejście? Nie, z tej strony. Z prawej strony jest wejście na górę, do składziku pewnie. No dobra, to wejdę do składziku. Okej. Ale ja mam klucz. A masz, ty wstręcił. Dobra, w dynie dostały. A mnie pożarły, skubańce. Ten nic nie ma. Ten nic nie ma. To może i obrabujmy. Składzik. O, proszę. Czereśniówka. Skóra skrzekacza. Skóra kaguti. Żywica. Skóra mecza. Jest parę fajnych rzeczy, które mi się przydadzą. Skrzynka. Co my tu mamy? Misa. Misa z ceramiki. 5 sztuk złota. Dobra, zamknij. Reszta mi jest niepotrzebna do niczego. Co to jest? Poduszka. Och. Co ona z tymi poduszkami? Jakąś fobię ma na temat, na punkcie chyba tych poduszek. Kolejne poduszki. Poduszki. Nie wiem, ona handluje chyba poduszkami. Kosz z poduszkami. No dobra. To udam się do niej po nagrodę. Albo ona wyrabia te poduszki. Aha! Ona wyrabia te poduszki. Dobra. Padła sztuka. Wszystkie szczury wybiłem. O co chcesz zapytać? Czy ja mogę ją poinformować o tym, że... A! Szczury jaskiniowe już nie żyją. Uwierzę ci na słowo. Masz tu 100 septimów. Tyle miała otrzymać gildia wojowników. Okej. Okay. Co my możemy tutaj... Jakie usługi możesz mi zaoferować? Udaj się do siedziby... A, to ona nie oferuje usług, tylko ona mi poinformuje, jakie usługi. Udaj się do siedziby Rady Halau. Halau. Świątynia Balmorzy zapewnia usługi swoim wyznawcom. Fort księżycowy na południowy wschód miasta powstał dla cudzoziemców. Tam korzysta z usług Legion Cesarski i Kult Tamriel. Gildia Wojowników, Balmorze i Gildia Magów również mogą się okazać przydatne. Morak Tank także ma tu swoją siedzibę. W dzielnicy handlowej po wschodniej stronie rzeki przebywają ogromne ilości kupców. W dzielnicy robotniczej też możesz spotkać paru handlarzy. A jakieś najnowsze plotki?
A bohater Legionu Lorius, Czwara, pod którego dowództwem znajduje się Fort Księżycowy. A, czyli to jest o korupcji. To już wiemy o tym. Na poprzednim odcinku była o tym mowa. Dobra, ja wracam wobec tego do gildii. Przepraszam. Do gildii wojowników. A co to, jakaś akcja protestacyjna? Nie, 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 ja chciałem tylko przejść, kolego. Jakby go gdzieś dziubnął za łuku i zabrał mu ten sprzęt. Ale oni się nieźle pilnują. Ha, ha, ha. No ja tak dość ubogo wyglądam. No nic, pójdę do partnerza. Jest. Edis. Okej. Okay. Po rozkazy przyszedłem. Okej. Okay. Dobra, poinformowałem ją o tym, że szczury już nie stanowią problemu. No, pochwaliła mnie nieźle. Dobra, jakie są dalsze rozkazy? Miejscową kopalnię nachodzą złodzieje jaj. Musisz rozwiązać ten problem. Tak, złodzieje jaj. Może to brzmi trochę głupio, ale jajo kwama to jedna z niewielu rzeczy, które się opłaca wywozić z tej cholernej dziury. Drambero, do którego należy kopalnia jaj z Szulk, chcę, aby los tych złodziei posłużył za ostrzeżenie dla innych, którzy mogliby wpaść na podobny pomysł. Ci złodzieje to Sevillo Otan i Daimila Velas. Pracowali wcześniej w tej kopalni. Od dawna też sprawiają kłopoty w tej okolicy. Poradzisz sobie z niej, prawda? Zgłoś się do mnie, gdy będę już martwił. Aha, dobra, nie. Kopalnia jaj znajduje się kawałek na południowy zachód od miasta Balmora. Na wybrzeżu po zachodniej stronie rzeki Odaj. Stary wiszący most na rzece znajduje się na południowy wschód od wejścia do kopalni. Podążaj rzeką na południe od Balmory, dopóki nie zobaczysz mostu. Nie boisz się chyba trochę zmoczyć, prawda? No dobra, uaktualniono dziennik. To co, wykonać to zadanko? Chyba tak. No, kto to? Wayne? So what do you want? Miła panienka. Dobra. Ale ja skoczę jeszcze do płatnerza. Zobaczę, na co mnie stać. To bym sobie sprzęt dokupił lepszy. Płatnerz, dobrze. Coż ten płatnerz może mi zaoferować? Jesteś płatnerzem. If I can help, I will, but don't take too much time. Co, gdzie oni się tak wszyscy spieszą? Witaj, obywatelu, jestem Meldor. To miasto nazywa się Balmora, to właśnie ród Lalu umieścił siedzibę swojej rady. Jako lojalni obywatele cesarstwa jesteśmy z siebie dumni. W każdym razie większość z nas, a więc interesuje cię konkretna osoba, usługi, a może chcesz odwiedzić jakieś konkretne miejsce. Chcesz zapytać o mój zawód? Nie, kolego. Przede wszystkim chciałbym pohandlować z tobą. Cóż ty tutaj masz? Całość. Ale teraz tak, ja może coś mu sprzedam. No nie, niechętnie, nie ma nic do sprzedania. Wszystko jestem odziany. Dobra. A co ja tutaj mam? Rdzenny kościany hełm. Żelazny lewy karwasz. A na ramiennik też mam. Żelazny prawy na ramiennik. Czy mamy żelazny? Coś tutaj z żelastwa? Żelazny hełm. A
cóż tu mamy? Ja sobie porównam te przedmioty. O nie, ten jest lepszy zdecydowanie. Znaczy kościany na ramienniki na przykład, żeby jakoś przyjemniej wyglądał. Kościany prawy na ramiennik, kościany lewy na ramiennik. Lewy, no jest, okej. Okay. A jak mój na ramiennik wygląda? Dobra, wartość 24. A, kupię sobie ten ramiennik. Sprzedam mu ten. Dobra. Okej. A kupię sobie kościany lewy na ramiennik. A jeden kościany prawy na ramiennik. Okej. O kurczę. Kurde. Cholera. Nie mogę tego dźwigać. Nie, no to muszę mu to sprzedać. Jest, na szczęście odzyskałem swoją kasę. Dobra. Ej. Co ja tutaj? Boże, ja nie umiem handlować w ogóle. Dobra, jakoś... Ja na razie się wyposażam w rdzenny. O, żelazne buty. A jakie ja mam buty? Nie wiem, czy ja mogę to dźwigać. No nic, na razie nic nie będę kupował. Jak ja w ogóle wyglądam w tej chwili? Nie mam na ramienników, na ramiennika się pozbyłem. Oczywiście strażnik pilnuje. A jakże? Chwalu, strażnik chwalu. Wszyscy tu patrzą. Norski hełm z kości trolla. Fajnie, skubałbym go, ale... Dobra. Jeszcze raz w ekwipunek wejdę. Broń. Dobra, w to się wyposażyłem. Pancerz 7. No dobra, co my tu mamy? Moskwono. Coś bym chrufnął. Złota 1106 sztuk. 1106 sztuk mam złota. Co to jest? Ser, cegula. Ektoplazma, bolączka biedaka, czerny. Czerniówka. Duże jajo kwama, no dobra. Okej. Nie? No dobra, ja sobie odpocznę, żeby zregenerować. O! Łóżka mam poszukać. Shit. Dobra, wyjdę za granicę miasta wobec tego.
Udam się na południe. O, ta łajza. Wzdłuż rzeki się udam. Czy tutaj będę mógł odpocząć? Ej. A, dobra. No nic, to jeszcze poczekam. Ósma po południu. 11 godzin poczekam. Dobra. Pożądalu. Mgła jest okrutna. Ale gdzieś tu... O, o, łazik. Wzdłuż rzeki. Dobra, na mapę spojrzę. Co my tu mamy? Port księżycowy. A jakby pójść wzdłuż rzeki? Rzeka nie jest zbyt głęboka. Ale udam się na południe, zgodnie z sugestią. Wiszący most to wiszący most. O, mnie jakaś atletyka wzrosła. O, jest wiszący most, świetnie. Dobra, jakie tam wskazóweczki były dotyczące... Nie wiem, dotyczące... Tak, Edis Płonące Oko mówi, że kopalnia... Że kopalnia Niai znajduje się niedaleko na południowy zachód od miasta Balmora. W zboczu góry na zachód od rzeki Odaj. Stary most wiszący nad rzeką znajduje się tuż przy wejściu do kopalni. Na południowy wschód. Aha, doszedłem do mostu, dobra. Doszedłem do mostu, czyli muszę gdzieś tutaj poszukać wejścia do kopalni. Nie wiem, czy to będzie wejście... Spróbuję przekroczyć przez ten most. Co to? Wrzos. Wezmę wszystko. Ten wrzos. Przejdę przez most. Mam nadzieję, że się nie zawali. Jak to z mostami wiszącymi bywa. Dobra, spojrzymy na mapę. Południowy zachód. Balmora. Poszukam tej kopalni gdzieś tutaj pewnie. Jeszcze raz. A, Odaj, wiszący. Stary most znajduje się tuż przy wejściu do kopalni. Na południowy. Stary most wiszący znajduje się. Na południowy wschód. Kurde, to są zagadki te nasze tłumaczenia. To są zagadkowe bardzo. No nic, ja tą kopalnię postaram się znaleźć.
wszystkim most muszę znaleźć. Jest rzeka, jest most. Tu raczej wejścia do kopalni nie ma. Tu jest wschód, południowy wschód. Szukamy tej cholernej kopalni. Wejście do kopalni. O, jest, dobrze. Jest wejście do kopalni. Kopalnia Jaj Szulk. No to wchodzimy. Przygotuję się na wszelki wypadek. Robotnik Kwama mnie nie atakuje. O kurde, czymś mnie zatruł. Dobra, pędrak dostał w ryj. O kurde. Coś mnie zaatakował. O! Wstręcił. Zwiadowca Kwama. Dobra, pędraka przesłukamy. Dobra. O, jest. Leci. Patrzcie, jak to skacze. No, ale dostał dziób. Wezmę wosk z Kwama. Drzwi do jaskini. Obóz górników. A jakbym tam poszedł, to będę miał do czynienia z tym Kwamem. Kolejni robotnicy Kwama. Ej, a co mnie? A, ten taki agresywny. Taki mały, taki agresywny. Widzieliście to? Duże Kwamy są spokojne. Duże Kwamy są spokojne, a ten mnie... Pędrak. Oho, już słyszę następnego cwaniaka. Weź wszystko. Wezmę wszystko, okej. No dobra, jak wszystko, to wszystko. Skubaniec. O, jest. Kto to był? No, to jednego się pozbyłem. Tylko tego małego gnojka agresywnego. Dobra, jednego się pozbyłem, złodziejaszka. A, zwykła koszula, zwykłe buty, zwykłe spodnie, kilof górniczy. Niepotrzebny jest. Szukamy drugiego wobec tego cwaniaczka. Gin oprawco, już słyszę go. O, ach ty, zbuju jeden. Nie dam ci nawet szansy. Poszedł w piach. Ej,
Który mnie tam atakujesz? A, ten mały agresywny znowu. Ale nic nie miał. A ten co ma? Małe jajo kwama. A, wezmę. Te zwykłe buty. A nic ciekawego nie ma. A, lepiej nie chować. Okej, tu zrobiłem rundkę dookoła. Wydostaniemy się z tej jaskini. Ciekawe, czy ci mali agresywne glizdy będą tutaj. Coś zahaczyłem. To jest? Nie, to pędrak. Pędrak mi nic nie zrobi. Duże kwamy też są bardzo, bardzo spokojne. Okej. Zajrzę jeszcze sobie tam. Do obozu górników. Górnik. To kopalnia jaj. Obcy, uważaj. Zwiadowcy i wojownicy Kwama nie atakują górników, gdyż znają ich zapach. Będą jednak atakować intruzów. Ty pachniesz jak intruz. Jakaś dobra rada? Jeśli ogarnie się zmęczenie, obawiasz się kłopotów, to zacznij na siebie uważać. Rozglądaj się dookoła. Jeśli chodzisz na nieznany, potencjalny, drogi teren, to zwolnij kroku. Rozejrzyj się, odetchnij, przygotuj na kłopoty. Kwama. Kolonie Kwama, znane również jako kopalnie jaj, zasiedlają następujące rodzaje Kwama. Królowa Kwama, wojownik Kwama, robotnik Kwama, zwiadowcy Kwama oraz pędrak. Mały sekret. Zwiadowcy i wojowniki Kwama... A, przepraszam, to już wiemy. O, rozległy ten obóz górników jest. Pędrak. A, oto nasza kopalnia. Ej, przybywając tutaj, uważaj, by nie skrzywdzić robotników. Nie będą ci dokuczać. Zwiadowcy i wojownicy Kwama będą cię jednak atakować, gdyż nie rozpoznają twojego zapachu. Unikaj ich, a jeśli cię do tego zmuszą, zabij. Nie martw się. Ul zastąpi ich bardzo szybko nowymi osobnikami. Okej, okay, a jest tam. Skacze już jakiś pajac. Pędraki. A sobie biegnę po prostu. Ja sobie biegnę po prostu. Dobra. Co my tu mamy? Leże królowej. Jakoś się wydostanę? Nie, to jest ślepy zaułek. Zakręciłem się trochę w tej kopalni. Ach, dobra. Mamy tutaj tego zbrodniarza. Okej, dobra, muszę się wydostać z kopalni. Wczytać się w dziennik. To już generalnie w tej części kopalni wszystkich zwiadowców Kwama wybiłem. Natomiast... No pozostali robotnicy, tak? Tutaj. W
tutaj chyba nie byłem. A nie, to jest wyjście z kopalni. Dobra. Wyspy Askadyjskie. Kto to? Dobra, nie chcę nic od ciebie. Wracam do miasta. Wracam do miasta, czyli w tym kierunku muszę się generalnie udać. Dobra, ja spojrzę w dziennik. A... Aha, czyli wracam do Elis. Dobrze, w porządku, to wracam do Elis. Znów trzymać się rzeki, trzymać się rzeki. Trzymać się rzeki. Trzymać się rzeki. Trzymać się rzeki. Wrócić do miasta. Męczyłem się. Siły mi brakuje. Biec biegnę. Natomiast jestem bardzo mocno męczony. Jest łazik. Jest łazik. Dobra, jest brama do Balmory. Jest brama do Balmory, w związku z tym... Idę do gildii. O! Gildia magów. Gildia wojowników, gildia magów. Okej. Teraz już na spokojnie sobie podejdę. Jest Elis. Złodziej jej oberwali. Nie tylko część, ale... I nie tylko część, ale wszyscy doskonale. Oto twoja... Zapłata 100 septimów. Mamy też pewne nowe mikstury. Weź je, na pewno ci się przydadzą. Daj znać, kiedy znajdzie ochota na kolejne rozkazy. O, przywrócenie kondycji. Uaktualniono dziennik. Dobra. Tymczasem ja się tu rozejrzę. Może jest to jakieś łóżeczko, w którym mógłbym się przespać. Na przykład tu. O, jest łóżeczko. Świetnie. A. Odpocznę do wyzdrowienia. Okej. No, to w porządku. Słuchajcie, w tej sytuacji ja sobie tutaj w tej sypialence pozostanę. Natomiast dziękuję wam serdecznie za uwagę. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.